Nikt nie potrafi zadawać pytań lepiej niż dzieci. Dzisiaj my będziemy brać z nich wzór. Czy poradzicie sobie z odpowiedziami? Zaraz się okaże. Prowadzimy dzisiaj sondę na temat trudnych pytań, które zadają dzieci. Bo zadają bardzo trudne pytania, to jest, prawda? No nie, nasz jeszcze nie zadaje trudnych pytań. Najtrudniejsze to jest, gdzie jest tata. Także to jeszcze... No to pewnie zacznie zadawać trudne pytania? Zacznie, tak. Czy córka kiedyś pani zadawała jakieś trudne pytania? Jako dziecko? Nie, córka bardzo w porządku była. No nie raz, tylko że nie pamiętam tych pytań, ale nie raz tak było. Jakie dzisiaj zadałeś pytanie? No chodź. Z czym się na niej kojarzy miasto? A, o, no właśnie, nie wiem, no z miastem, ze sklepami. Świetne pytanie, bardzo dobrze. A czy może pani pamięta, czy pani córka zadawała kiedyś pani jakieś trudne pytania? Najgorzej, skąd się biorą dzieci? Trudno było odpowiedzieć. Bardziej. No, myślę, że człowiek troszeczkę tak się pocił, że tym jak wytłumaczyć, a bardzo, żeby tak to źle nie wyglądało. Ale dobrze pani wytłumaczyła. Myślę, tak. Że tak. Myślę, że tak. Prawda, Haniu? Tak, no właśnie. Ja to wiem, że kiedyś to jak tam dzieci, to cioto sieks. Cioto sieks jeść. No to ja tam, no właściwie to... Głupie pytanie, nie? No człowiek nie wie, jak co ma odpowiedzieć. Nic nie odpowiedziałam na ten talent, tylko powiedziałam, że będziesz większa, to porozmawiamy, a teraz dzieci nie muszą wiedzieć nic. To jest takie słowo dla dorosłych. O, tyle. I później więcej nikt żadnych pytań nie zadawało. Czy to jest może pani mama? O, pani mamo, a czy pani córka zadawała pani kiedyś jakieś takie trudne pytania jako dziecko? Trochę dawno to było, ale pomyślę, na pewno zadawała, bo czasami miałam, w tej chwili nie pamiętam, kiedyś mnie zapytała, bo powiedziałam, że mam bardzo małą głowę, więc pytała, czy mam też mały mózg. No to trudne pytanie, co pani powiedziała? Właściwie chyba nic. Zaczęłam się śmiać, nie umiałam na to pytanie odpowiedzieć. I to jest przepiękne, prawda, w dzieciach? To mi teraz przyszło do głowy. Słuchajcie, bo ja mam przygotowanych kilka takich pytań, które często dzieci zadają dorosłym. I czy może pomoglibyście nam odpowiedzieć na te pytania? Na przykład jedno z nich to, dlaczego niebo jest niebieskie? Czy wy kiedyś się zastanawialiście nad tym? Dlatego, że dużo wody jest na ziemi. No, to już jakaś podpowiedź. Dlaczego niebo jest niebieskie? Jak można byłoby odpowiedzieć na takie trudne pytanie? Pani, co to za trudne pytanie, nawet jak dla mnie. A wy wiecie, dlaczego niebo jest niebieskie? Nie. A ty wiesz? Oj, to z takimi trudnymi pytaniami to ja zawsze odsyłam do męża, bo on się interesuje tą chemią, fizyką i wszystkimi takimi trudniejszymi sprawami, ale jak najbardziej na trudne pytania odpowiadać szczerze i prawdziwie, nie kombinować. Dokładnie. Albo na przykład, dlaczego gwiazdy świecą? Bo od słońca się odbijają. Mówię, bo słońce się schowało na dół, teraz nie ma słoneczka, mówię. I słoneczko z dołu świeci na gwiazdkę i ona nam świeci. No powiek nie uważałeś w szkole. Żeby nam nie było ciemno, to na ziemię. O, fajna odpowiedź. Pewnie już jakiś taki mały człowiek by się zadowolił też. Gwiazdy świecą, ja wiem. No to właśnie trudne są takie pytania. Gwiazdy świecą, powiedział, że to oczki są aniołków i oni patrzą na nas tam z góry. Coś takiego na pewno bym wymyśliła. Na przykład, skąd się biorą burze? To może łatwiejsze, słuchajcie. Może bym odpowiedziała, ale teraz tak w tej chwili nie nachodzi na... Też dzieci często się zastanawiają, skąd się biorą tak burzowe chmury? Wyładowań atmosferycznych. Musi mi tak odpowiedzieć takiemu małemu dziecku. Albo na przykład, skąd się bierze wiatr? Ktoś z góry takie wielkie na nas dmucha cały czas. Nie wiem, skąd się bierze wiatr. No to od pogody zależy, bo to zależy, czy coś takiego jest, czy nie wiem, czy coś takiego. Musiałabym długo pomyśleć, ale chciałabym znaleźć jakąś taką w miarę sensowną, nie głupią, tylko sensowną odpowiedź. No oczywiście na miarę małego dziecka, żeby mogło zrozumieć. Co to jest czas? Takie smyki małe też potrafią zapytać, co to jest czas? No, czas to... Takie pojęcie trudne. No tak, trudne. Co czas? No czas to tak, no na to pewnie nie wiem, jakbym odpowiedziała. Nie mam pojęcia, na pewno coś bym wymyśliła, ale jakby tak od razu pomyślała, pewnie bym przemyślała, później bym powiedziała, no to później ci odpowiem, jakbym coś tam wymyśliła.
Czas? To jest jednostka. No ale może tak, ale... tak prosto, jak dla dziecka może. Ojej. Czas mija, czas płynie. No. Ja wychodzę z tego założenia, że dzieciom zawsze trzeba wytłumaczyć w tak samo sposób, jaki się tłumaczy dla dorosłego. Mam swoją 4,5-letnią córkę i tak samo jej tłumaczę. Ona się pyta, dlaczego brzuch ją boli, albo dlaczego ona słyszy. To też oglądamy odpowiednio do tego filmy i poznaję, jak naprawdę ten słuch pracuje, czy jak wątroba, czy żołądek. Ale to nie jest łatwe, prawda? No, nie należy do łatwych, ale... Myślę, że jak traktujemy małego człowieka i tłumaczymy mu w sposób dorosły, to dzieci też w mimowoli wszystko potrafią zrozumieć. Znaczy moje dzieci raczej chyba nie zadawały takich pytań. Szczerze mówiąc, to one od małego w internecie siedziały, także... Czyli to jest dobre źródło informacji? Tak, tak. Właśnie, poza internetem, skąd jeszcze można czerpać odpowiedzi na takie pytania? No ja najczęściej korzystam z internetu. Przyznaję się, ewentualnie encyklopedia, jak trzeba coś wyjaśnić, to szukamy w książkach. W moim przypadku najczęściej z radia, gdzie są takie programy, gdzie są wypowiedzi dzieci, nie? Jak się dzieci wypowiadają, co tam słyszą, co od rodziców, co... I człowiek tak trochę wypośrodkuje coś tam, co się przypomni i tam swoim dzieciom tak tłumaczy. Mimo wszystko z książek też warto czerpać wiedzę, bo tam jednak wiedza jest pewna i fajne są książki. Uczyć, żeby z książek też korzystać, pokazywać, że można właśnie z encyklopedii czy z jakichś innych fajnych źródeł. Po tym widać, jak trudny jest zawód nauczyciela, a często najłatwiejsze pytania sprawiają nam najwięcej kłopotów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Co to jest czas? I z tym pytaniem sobie jeszcze nikt dzisiaj nie poradził. Może wy będziecie pierwsi. Co to jest czas? Jakaś, nie wiem. No czas jest to na przykład, co w tej danej chwili robimy. I to zależy od czasu, czy na to czas o, mamy, żeby pani, coś zrobić, że... Pan czekasz, pani go zaczepi, bo on... Dobra, super. Wszystkie, ale faza! Zapraszam. Na przykład, dlaczego niebo jest niebieskie? No i gitara się ma. Niebo jest niebieskie, dlatego że jest atmosfera i atmosfera sprawia, że właściwie istnieje wówczas, no są to procesy optyczne, ale to tylko i wyłącznie ze względu na atmosferę. Skąd się bierze wiatr? Zmiana ciśnień. Świetnie, dobrze, to już dziecko byłoby super wyedukowane. A na przykład, dlaczego gwiazdy świecą? Gwiazdy świecą dlatego, że tam są straszne, proszę pani, reakcje jądrowe wręcz. Tak. Co to jest czas? Czas, według, proszę pani, według na przykład takiego gościa jak Immanuel Kant, czas w ogóle nie istnieje. Czas jest tylko a priorycznym naszym złudzeniem ze względu na to, że jakoś postrzegamy procesowość tego świata. Natomiast według Augustyna, który wyróżnił sześć płaszczyzn czasu, czas jest zmianą, czas jest przemianą, czas jest kriotyczny, czas jest absolutny, czas właściwie nie istnieje. Ale właśnie skąd czerpać informacje, odpowiedzi na takie pytania? Jakie jest takie źródło informacji? No proszę pani, no, trzeba myśleć internet, no, chodzić po bibliotekach, chodzić po, edukować się, do szkoły chodzić, no. A kto pyta, nie błądzi, prawda? To zależy, kogo pyta i zależy, o co pyta. Naprawdę, są tacy, co pytali i bardzo błądzili.